obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do Was w sprawach wagi najwyższej. Wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie w tym dramatycznym momencie polskiej historii. Osobiście brałem udział w kradzieży papieru z portu rzecznego. Wyglądało to w ten sposób, że podjeżdżaliśmy samochodem na wyznaczone miejsce i posługując się fałszywymi papierami przechwytywaliśmy papier, który jechał na wózku widłowym. Kierującemu wózkiem dawaliśmy na przykład 10 tysięcy złotych i kazaliśmy ładować papier do naszego samochodu. Następnie cięliśmy ten papier w zakładzie prywatnym przy ulicy Nowotkiej, tuż pod głównym gmachem SB. Tak, siedzimy nad bimbrem, ojczyzna nam umiera i ocela koledzy, wolno się gnęci powiera. Drukujemy ulotki o tym, że jeszcze żyjemy. Grozi nam za to wyrok 10 lat więzienia. Gdzieś niedaleko patrol jednego z nas zatrzymał. Pijemy jego zdrowie w więziennym domu się przyda. Gdy tak siedzimy nad bimbrem, ojczyzna nam umiera. Gnijówce dla koledzy, wolno się kręci, pobierać. Wolno się kręci, pobierać. Wolno się kręci, pobierać. Drukujemy ulotki o tym, że jeszcze żyjemy. Grozi nam za to wyrok 10 lat więzienia. 10 lat więzienia. 10 lat więzienia. Gdzieś niedaleko patrol jednego z nas zatrzymał. Yeah.